Dziadku, rozumiem, ale to miasto jest takie nudne! Nie ma tu nic do roboty! Tylko piasek, dziadku! Piasek! Gwen? Wszyscy się upieczemy w tym okropnym słońcu. Oj nie! Sole guacamole, ależ przesadzacie. Musi być coś ciekawego w tym małym miasteczku. Gdyby coś się tutaj kiedyś wydarzyło, to wszyscy na pewno potraciliby głowy! Hej, co się tutaj dzieje? Mieszkańcy pięknego miasteczka! Głosujcie na mnie! Wasz kandydat właśnie przybył! Moi pomocnicy, dajcie ludziom, czego im trzeba! Zambozo? Nareszcie czas na walkę! Musimy ich ocalić przed tymi wielkimi... T-shirtami? Co on znów knuje? Hej, mieszkańcy! Co słychać? Proszę, proszę! Będziemy mieć jeszcze czas na wiwatowanie! To miasto potrzebuje cudu! I właśnie ja nim jestem! Oni naprawdę mu wierzą! Czy to w ogóle jest czas wyborów? Nie znasz ludzi? Zawsze polecą na jakieś błyskotki! Proszę bardzo! Patrzcie, ten znaczek się świeci! Ściągaj to! Ludzie nie są aż tacy naiwni! Miejcie oczy otwarte! To miasto się wkrótce zmieni na zawsze! Hipnotyzować, ale to nawet nie... Dziadku! Ben! Zaraz, dlaczego na mnie to nie działa? Nie patrzcie na ekrany! Dobrze, że włożyłaś dziś okulary przeciwsłoneczne. Nie pozwolimy, by Zombozo tak sterował tymi biednymi ludźmi. Musimy się dowiedzieć, po co on to robi, zanim ktoś ucierpi. Patrzcie w moją stronę! Właśnie proszą się o lanie. Gwen. Ty i ja spróbujemy wyłączyć te ekrany, a Ben... Ben, gdzie się podział? Cóż, zdaje się, że zostaliśmy tu sami. Chyba działam solo w tej sprawie. Tę imprezę musi opuścić jeden klaun. Potrzebuję czegoś, co rozproszy Zombozo, kiedy zabiorę się za ekrany. Zombozo! Sprawdziłam sondaże i przegrywasz! Chyba wystarczy. Rozumiesz? Zombozo nie może ich tak hipnotyzować bez końca. Kudłata, daj spokój. Na pewno przepuścisz swoją działkę na jakieś książki czy narzędzia. Owszem, mam oko na najnowszą lutownicę. A ty co zrobisz z kasą? Wiesz, słyszałaś o czymś takim jak płyn do ust? Podobno dziewczyny to lubią. A na co ty wydasz swoją kasę, czaszka? Koleś, nie wiesz nawet co to płyn do ust? Prawie mi żal, że muszę wam dołożyć, ale tylko prawie. Zaraz, a co ty tutaj robisz, mała? A co ty sobie myślisz, klaunie? Ci uczciwi mieszkańcy spokojnego miasteczka wkrótce przejdą na oczy. O, nie mogą, są w hipnozie. Po co mają cię słuchać, skoro widzą fajerwerki? Ha, jak tylko znajdę wyłącznik, to zaraz. Orety! Wiecie? Bankowy sejf to kiepskie miejsce na pokaz dziwadeł. Kto by pomyślał?